Bolą Cię plecy, czujesz ból w biodrze, a może po prostu kiedy stoisz, to czujesz, że jedna noga jakby bardzo mocno wciska się w ziemię, a drugiej trochę tak jakby nie starczała, jakby była jakaś inna i nagle jak przenosisz ciężar ciała i środek ciężkości, to znowu druga noga wydaje się jakaś długa, druga za krótka. No i co nagle z tym robisz? Może idziesz do fizjoterapeuty, a może idziesz do ortopedy i dowiadujesz się, że masz za krótką nogę. I nagle łapiesz się za głowę, bo co z tym można zrobić? Przecież jedna noga jest za długa, druga jest za krótka. Więc rozwiązanie jest proste. Wkładasz pod stopę wkładkę. I wtedy zaczynają się twoje wszystkie kolejne problemy. Lepiej tego nie robić i posłuchać tego, co mam ci do powiedzenia w tym odcinku, bo powiem ci, jak wydłużyć za krótką nogę. Zostań ze mną. I o tym, moi drodzy, właśnie będzie ten odcinek o tak zwanych pozornych skrótach kończyn, bo część z Was mogła w życiu doświadczyć takiej dolegliwości w zasadzie takiego wypadku, przypadku jak złamanie otwarte kończyny albo złamanie wieloodłamowe kończyny, gdzie... Złamanie podudzia skończyło się tym, że wasze podudzie po złamaniu było fizycznie krótsze albo dłuższe, albo to samo mogło się wydarzyć w obrębie samej kości udowej. I faktycznie część osób, ale to jest bardzo mały procent ludzi, może wymagać do korekty własnej postawy ciała używania tzw. podpiętka albo wkładki ortopedycznej, która fizycznie wydłuży wam jedną kończynę, dzięki czemu będzie wam się wygodnie stało. Ale tak naprawdę mówimy tutaj o bardzo małym procencie ludzi, którzy jeszcze raz powtórzę, doznali złamania wielodłamowego, złamania otwartego, jedna kość rozlazła się od drugie jeszcze z innymi kawałkami, i on będzie nie mogli tego inaczej złożyć. Wtedy potrzebujesz albo podpiętka, albo potrzebujesz wtedy wydłużyć podeszwę szewce Szewcy robią takie zabiegi, takie w zasadzie usługi świadczą, gdzie twój jeden but będzie dłuższy troszeczkę niż drugi but. Ale u większości osób, które dowiadują się, że cierpią na tak zwane skrócenie kończyny, mówimy o tak zwanym pozornym skróceniu kończyny dolnej, które wynika nie z tego, że ty masz dłuższe albo krótsze kości w obrębie łydki albo w obrębie uda, tylko wynikają z tak zwanych funkcjonalnych zaburzeń w obrębie miednicy albo stawów kolanowych, albo stawów skokowych. Ja właśnie skupię się na tych najbardziej częstych, najbardziej prozaicznych dolegliwościach, które. Dotyczą samej miednicy, bo 90% osób, które do mnie przychodzą i opowiadają mi te bzdury, sorry, nie gniewajcie się, ale zazwyczaj to są bzdury o tym, jak to ortopeda albo fizjoterapeuta zalecił wkładanie podpiętki pod, pod, pod nogę, żeby krzywa miednica była ustawiona prosto. Ludzie cierpią na taką przypadłość. Zobaczcie, pamiętajcie, że to jest tylko model, ale w obrębie czegoś, co wydaje nam się totalnie nieruchome, czyli w obrębie dwóch kości miedniczych zbudowanych z biodrowej, kuszowej, łonowej oraz kości krzyżowej, zachodzą pewne ruchy. Te ruchy odbywają się w obrębie spojenia łonowego, i te ruchy odbywają się w obrębie dwóch stawów krzyżowo-biodrowych. I nasza miednica może pracować w sposób taki, że kolce biodrowe schodzą się delikatnie do wewnątrz, nasza miednica działa też w sposób taki, że jeden kolec, może unosić się ku górze i na zewnątrz. W momencie, kiedy drugi kolec wędruje do dołu i do wewnątrz, i wtedy mówimy o tak zwanych rotacjach w obrębie naszych stawów krzyżowo-biodrowych, rotacjach w obrębie kości miedniczych. Bardzo często u anglosasów, bo oni głównie zajmują się chiropraktyką, mowa jest o tak zwanym szodo-wypchnięciu jednego biodra, tyłopochyleniu jednego biodra, rotacji zewnętrznej jednego biodra, i nie chodzi tutaj o zaburzenia samej, samego stawu biodrowego, ale o nieprawidłowości w ustawieniu. Samej miednicy. I teraz ten model, którym ja się posługuję, jest trochę można by powiedzieć żałosnym modelem. Pamiętaj, on jest skręcony śrubami. No inaczej nie da się zespoić kości, ponieważ pamiętaj, zdrowy człowiek nie ma żadnych śrub w spojeniu łunowym, Zdrowy człowiek nie ma żadnych śrub, które trzymają kość miedniczą z kością krzyżową w jednej całości. To co ma zdrowy człowiek, to zdrowy człowiek posiada zestaw i zespół ścięgien oraz więzadeł, które trzymają kości w ryzach i dbają o to, żeby te kości były względem siebie odpowiednio ułożone. I teraz generalnie, jeżeli twoja kość miednicza, to sobie będziesz w stanie łatwo wyobrazić. Przemieści się względem sąsiadki, to ta kość miednicza zmieni ułożenie w samej samej panewki stawu biodrowego prawego i lewego. Więc nagle okazuje się taka historia, trochę ci ją tutaj zasymuluję. Masz dwa biodra i dwie panewki, lewą i prawą i teraz kiedy jedno biodro pójdzie trochę za nisko, a drugie trochę za wysoko, jedno trochę do środka, a drugie trochę do zewnątrz. To automatycznie sam przyczep twojego lewego stawu biodrowego i prawego stawu biodrowego, czyli sama panewka lewa i prawa, zmienią swoje położenie w przestrzeni. Jeżeli panewki zmienią położenie w przestrzeni, to logicznym jest, że Uda, Które będą wyrastały, wychodziły z tych panewek, nie będą ustawione równo więc ty odczujesz to dziwne wrażenie, w którym jedna kończyna dolna będzie trochę krótsza, a druga będzie wydawała ci się trochę dłuższa. Będzie ci się krzywo siedziało, będzie ci się krzywo stało, będziesz czuć jakieś dziwne asymetrie, kiedy chodzisz. I tak naprawdę to jest zazwyczaj najczęstsza i najbardziej prozaiczna dolegliwość. Mamy zaburzenia w obrębie stawów krzyżowiodrowych, mamy zaburzenia w obrębie samego spojenia łonowego. Taka ciekawostka, bo zazwyczaj co może prowadzić do takich zaburzeń. Po pierwsze wszystkie bóle pleców, wszystkie dyskopatie, to jest najbardziej logiczne, ale często nawet poród, który doprowadza do uszkodzenia dna miednicy, który rozrywa gdzieś tam mięśnie dna miednicy, może spowodować nawet rozejście się samego spojenia łonowego i po takim mocnym, w zasadzie takim traumatycznym porodzie, pani, która urodziła dziecko może również cierpieć na funkcjonalne skończenie kończyny. Sprawa kolejna, o której tutaj nie powiem za dużo w tym filmie, ale w kolejnych na pewno też o tym nadmienię, to same urazy bioder, same urazy kolan i same urazy stóp i stawów skokowych też mogą być takimi czynnikami, które będą te kończyny nam skracały. Ale dzisiaj mówimy przede wszystkim o miednicy, bo teraz znowu, ten model to bardzo skromny model. To model, który tylko traktuje o jakimś krążku, o jakiejś kości, może, możemy sobie wyobrazić tutaj stawy. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę główny problem tych asymetrycznych stawów biodrowych i asymetrycznych panewek to kłopot dotyczący napięcia mięśni, które mają wpływ na tą miednicę. I o jakich mięśniach przede wszystkim mowa? Po pierwsze głębokie mięśnie biodrowo-lędziowe. Mięsień lędziowy lewy, lędźwiowy prawy, biodrowy lewy, biodrowy prawy, które mają moc asymetryzować i nierówno ustawiać same talerze kości miedniczych. Po drugie, mięśnie czworobocze lędźwi, czyli te mięśnie, które mogą podciągać talerz w kierunku żeber i w kierunku wyrostków poprzecznych. Po trzecie, oczywiście mięśnie brzucha. Bardzo ważne mięśnie skośne, mięśnie poprzeczne brzucha, więc kiedy te mięśnie skośne brzucha są ustawione w jakiś nierówny, asymetryczny sposób, są napięte nierówno, wtedy automatycznie łatwo będzie miało to w przełożenie i będzie miało to walny wpływ na to, że nasze talerze będą ustawione nierówno. Dalej, co jeszcze może wyginać naszą miednicę? Mięśnie przywodziciele, mięśnie zginacze bioder, ale te bardziej powierzchowne, czyli przede wszystkim prosty uda, mięśnie odwodzące, czyli pośladki, mięśnie kurszowo goleniowe Więc ostatecznie jest cała plejada, cała grupa mięśni, które jeżeli będą używane w naszym ciele niesymetrycznie, nierówno, kiedy jakiś mięśni dostanie, do, dozna urazu, automatycznie możesz doprowadzić do pozornego skrócenia kończyny i teraz w tym materiale szybko pokażę Ci, w jaki sposób możesz wybadać, czy Twoje kończyny są ustawione symetrycznie, a nawet powiem Ci bardziej konkretnie, jak wybadać czy Twoja miednica nie jest w jakiś funkcjonalny sposób pokrzywiona? Jak oszacować, czy masz problemy z funkcjonalnym skrótem kończyny? Jest to dosyć proste. Musisz stanąć sobie przed dużym lustrem i po pierwsze złączyć stopy, tak jak zrobiłem to teraz. Pierwszy test i pierwszy pomiar, który chcesz wykonać. To wymacanie guzowatości kości piszczelowych. Jednym słowem, jeżeli rozprostujesz kolana, zrobisz skłon, tak, że dosięgniesz swoimi palcami do tych guzowatości czy takich wypukłych punktów na piszczelach, te dwa punkty powinny być ustawione równo. Jeżeli masz problemy z kostkami bądź kolanami, może się okazać, że jeden palec będzie ci się wydawał położony niżej niż drugi. Ja celowo teraz wykonałem taką rotację tym jednym podłudziem w zasadzie jednym kolanem, i teraz zauważ, kiedy zrotowałem to swoje kolano lekko prawe do wewnątrz, automatycznie ten lewy kolec, ten kolec, lewy, lewa guzowatość piszczowa jest ustawiona wyżej, a prawa niżej jeżeli odkręcę oba kolana na zewnątrz te guzowatości są ustawione równo więc jeżeli nie miałeś, nie miałaś złamanej kończyny ale miałaś kiedyś skręconą kostkę cierpiałeś kiedyś na zaburzenia w stawie biodrowym może się okazać, że poziom Twoich kolan jest nierówny i to jest jeden z argumentów, który będzie wstał i optował za tym że faktycznie masz jakąś asymetrię w obrębie miednicy sprawa najbardziej oczywista i najważniejsza stań znowu w tym samym lusterku i wymacaj te dwa punkty, które nazywają się kolce biodrowe przednie górne kiedy dotkniesz te dwa punkty Palcami może się okazać, że jeden z kolców jest ustawiony dużo niżej w stosunku do przeciwnego. Mało tego, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że jeden z kolców jest ustawiony niżej, prawdopodobnie wymacasz fakt, że jeden kolec jest ustawiony bardziej w przód, a drugi bardziej w tył. Kiedy pojawia się taka sytuacja, że jeden z kolców jest ustawiony niżej, masz 100% pewność, że Twoja asymetria będzie ustawiona asymetrycznie i masz 100% pewność, że jedna z kończyn nie będzie miała takiej samej długości niż kończyna przeciwna, co może prowadzić do bólów kostek, bólów kolan, bólów bioder i całej plejady innych takich nieprzyjemnych doznań. Co z tym zrobić? Bo tak naprawdę fakt, że znajdziesz skróconą kończynę, albo dowiesz się o tym, że twoja kończyna jedna jest za długa bądź za krótka, nie powoduje, że to jest jakiś wyrok śmierci. Po prostu mało kompetentna i mało rozgadnięta osoba dała ci prostą wizję, co masz robić. Włóż sobie wkładkę, będzie wszystko dobrze. No bo faktycznie, kiedy takiej osobie podłożysz pod nogę jakąś wkładkę, nawet możesz sobie podłożyć książkę, zauważysz jedno. O kurczę, moje kolce biodrowe są ustawione równo. Ale czy moje kończyny są równe? Zdecydowanie nie. Pokażę ci dlatego zestaw trzech banalnych ćwiczeń, które będą w stanie w pewnym stopniu wyrównać Twoją miednicę. Pamiętaj oczywiście o jednym. W miarę jak rośnie Twoja świadomość ciała, w miarę jak rosną Twoje chęci, żeby zdobywać zdrowie, będziesz zdobywać coraz fajniejsze i będziesz poznawać coraz lepsze techniki, które na to Twoje zdrowie będą wpływały. To jest coś, co ma zachęcić osoby ze skręconą miedlicą do poszukiwania lepszych rozwiązań z pracą z własną miedlicą, ale te trzy ćwiczenia, które dam Ci w tym materiale na pewno spowodują, że będzie Ci się żyło prościej, będzie ci stało Ci się lepiej i wiele boleści, które są związane z tą miedlicą znikną. Więc zostań ze mną do końca. Więc jeżeli interesujesz się ćwiczeniami zdrowotnymi, i chcesz poznać pełną paletę, pełną gamę takich ćwiczeń prozdrowotnych, które będą cię naprawiały od miednicy aż po sam stawczy to obrotowy, czy to Musisz wejść na pdpoland.edu.pl, bo właśnie tam zacząłem publikować nowe kursy. I tam jest taki cudowny kurs nazwany Totalny Kręgosłup. On jest dedykowany wszystkim osobom, które cierpią na problemy z zestawami krzyżowo z lędźwiami, z odcinkiem piersiowym, z odcinkiem szyjnym, bo kręgosłup to całość. Tylko kiedy będziesz go traktować od stóp aż do głów, wtedy możesz mówić o pełnym zdrowiu. Więc wejdź na pdpoland.edu.pl i zdobądź dostęp do kursu Totalny Kęgosłup, bo tam cała masa takich narzędzi jak te, które zaraz pokażę Ci zaraz, są dostępne i czekają na Ciebie. Co musisz zrobić, żeby wyrównywać swoją miednicę? Potrzebujesz albo książek, albo kostki do jogi. Generalnie potrzebujesz czegoś, co spowoduje, że Twoje kończyny będą nierówne. Zauważ, kładę sobie tą kosteczkę na podłożu, ustawiam się w klęku podpartym i teraz będąc w tej pozycji, moim zadaniem jest wykonać taki przyruch. Zauważ, klęczę tak, jak miałbym być na czworaka, ale moja lewa noga, lewe udo jest troszeczkę za krótkie, więc teraz staram się to lewe udo maksymalnie wydłużyć, ale nie staram się bujać kolanami na bok, więc chcę obserwować, żeby moje prawe udo, to udo podporowe, było ustawione cały czas w pionie. Zrzucam to lewe kolano i automatycznie powinienem poczuć solidne rozciąganie w obrębie tylnej części mojego lewego biodra, ale też może pociągnąć prawy tyłek i po chwili wykonuję ruch przeciwny. Staram się cały czas trzymając to prawe udo w pionie wycofać lewe kolano tak, żeby to moje lewe udo było maksymalnie skrócone. Lewe udo jest długie. Lewe udo jest krótkie. Staram się za bardzo nie rotować miednicą. To jest taki krótki ruch w obrębie stawów biodrowych, w obrębie lędziów i w obrębie samej miednicy. Mało tego, kiedy wykonasz już szereg takich powtórzeń, możesz w tej niskiej pozycji posłużyć się tyło pochyleniem miednicy i przodo pochyleniem miednicy, czyli tak, jakbyś chciał, chciała podwinąć ogon i krzyż pod siebie, a dalej wypchnąć swój ogon i krzyż za siebie. I wykonujesz sobie kilkanaście takich powtórzeń które dadzą Ci sporo rozciągania, które dadzą Ci sporo napięcia, prawdopodobnie w obrębie krzyża, w obrębie tych wszystkich mięśni gruszkowatych, w obrębie samych pośladków. Jak długo chcesz tak ćwiczyć? Wykonuj co najmniej kilkadziesiąt, 20, 30, 40, nawet 50 takich ruchów i czuj, że każde z powtórzeń, które wykonujesz, Daje Ci solidne rozciąganie w obrębie miednicy. W momencie, kiedy ten ruch stanie się dla Ciebie za krótki, dołóż kolejne podnóżki, dodaj kolejne centymetry i staraj się ten ruch jeszcze bardziej wydłużać. Jest to pierwsze ćwiczenie, które da Ci wyraźną różnicę i spowoduje, że rozciągniesz i zmobilizujesz tylne aspekty własnej miednicy. Dwójeczka to taki troszeczkę ruch, jakbyśmy chcieli zatańczyć Twista. Tylko zauważ, moim zadaniem nie jest teraz kęcić do środka i na zewnątrz samym kolanem. Chcę wykonać taki gest i takie ćwiczonko. Kładę palce na kolce biodrowe przednie górne, odstawiam troszeczkę lewą nogę w bok, obciążam prawą nogę i to ta noga przede wszystkim ma na sobie kilogramy. I moim zadaniem jest teraz zamknąć własną miednicę, tak żeby mój kolec biodrowy lewy zbliżył się maksymalnie do tego kolca biodrowego prawego. A następnie chcę zabrać ten kolec biodrowy lewy jak najdalej od kolca prawego. I teraz chciałbym Wam na, po, po chwilce pokazać, jak mało wspólnego ma anatomia na szkieletach za anatomią na żywym człowieku. Zobaczcie na to. Biorę sobie tą miednicę, ten model i nagle, sam pamiętam, jak wykładowca na mi mówił, że staw obiodrowy ma minimalny ruch i w zasadzie ruchy w obrębie miednicy możesz zignorować, bo są tak małe i tak ciasne, że w zasadzie ich nie ma. I faktycznie, jak wezmę sobie takiego szkieleta ześrubowanego, to takie historie mogę dalej opowiadać i przekazywać. Tak to jest w nauce. Ktoś coś komuś powie, daje ktoś coś komuś powie i masz gotowy, głuchy telefon. Popatrz na to, jak wygląda żywy człowiek. I to wcale nie jakoś turbo rozciągnięty żywy człowiek, bo jakbyśmy wzięli kogoś, kto siedzi w jakimś jogi jogińskim ashramie i całe dnie dedykuje tylko na rozciąganie, to tu by się zupełnie zmieniało. Popatrz, mam kolce biodrowe. I teraz zwróć uwagę, jak silnie mogę przemieścić ten swój lewy palec do środka i na zewnątrz, do środka i na zewnątrz. A teraz zobacz na moim bardziej rozciągniętym prawym biodrze: ruch do środka. Ruch na zewnątrz. To jest przemieszczenie rzędu dobrych 3 cm. Model pokazał mi, że mogę zrobić ten ruch na poziomie może kilku milimetrów, a nagle okazuje się, że zobacz, możesz swoje biodra silnie zamknąć i silnie otworzyć silnie zamknąć. I silnie otworzyć. I dopiero, kiedy weźmiesz zdrowego, żywego człowieka, to dochodzisz do takiego faktu, że taki ruch jest możliwy. Twoje ćwiczenie polega na jednym: zamknij i poczuj, że twoje prawe biodro zbliżyło się do lewego, ale nie sam staw, tylko sam kolec i rozepnij. To ćwiczonko poczujesz bardzo mocno jako formę napięcia w pachwinach, i jako takie formę też rozciągania i naprężania się naprzemiennie w obrębie krzyża. Otwieram, zamykam, otwieram. Zamykam, a po czasie możesz ten ruch wykonywać obunusz. Ściągam, wracam, ściągam, wracam. Nie myl z ruchami w obrębie samych bioder. Robisz ten ruch nie stawami biodrowymi, a kośćmi miedniczymi. I chcesz wykonać kilkanaście takich powtórzeń. Co najmniej kilkanaście na stronę, lepiej nawet kilkadziesiąt, żeby poczuć mocne napięcie z przodu i mocne napięcie na krzyżu. Może klikać, może trzeszczeć, nie wystrasz się, prostujesz miedlicę, która od lat była krzywa, więc takie akustyczne sygnały mogą się pojawiać. Trujeczka to technika, która silnie wpływa na biodra, ale również na odcinek kędziowy kęgosupa. Znacie jakieś podwyższenie, to znowu może być kostka do jogi. I teraz zauważ: jedna noga stoi na podłożu, druga noga jest wolna. Więc mogę teraz spowodować, że ta moja druga noga będzie ciut za długa, ale za moment mogę zadbać o to, żeby ta noga była ciut za krótka. Zrzucam i wydłużam swoją lewą nogę, i skracam swoją lewą nogę. Zrzuć lewą nogę. Skróć lewą nogę, zrzuć lewą nogę, skróć lewą nogę i teraz kiedy ściągasz nogę do podłoża, powinnaś, powinieneś poczuć mocne rozciąganie w obrębie talerza kości miedniczego, czyli rozciągasz swoje mięsie skośne brzucha, poczujesz rozciąganie na posiadku i w pakwinie. Przy okazji poczujesz zewnętrzną część przeciwległego uda i w zasadzie biodro. Skracając napniesz przede wszystkim prawego posiadka i prawego brzucha. Wydłuż. Czujesz lewy kęgosłup, lewe biodro i prawe biodro przy okazji? Skróć. Wydusz, skróć, wydusz, skróć. No i cały czas wiadomo, pracuj tak, żeby utrzymać równowagę. Po wykonaniu kolejnych takich kilkudziesięciu powtórzeń, zmień nogę i zrób to samo dla przeciwnej kończyny. Wydusz, skróć, wydusz, skróć, wydusz, skróć, wydusz, skróć. To, co powinniście zaobserwować w zasadzie przy wszystkich trzech ćwiczeniach, to solidne różnice w odczuciach między stroną prawą a stroną lewą. W różnych ćwiczeniach różne nogi mogą być bardziej ograniczone, więc nie sugerujcie się tym, że zawsze macie chorą lewą, a nigdy nie chorą prawą, na przykład, bo w różnych ćwiczeniach będziecie to różnie odczuwać, tak jak jeszcze raz powtórzę. Ale ogólnie, jeżeli coś jest na rzeczy, wasze kończyny są zbyt krótkie, zbyt długie, macie krzywe miednice, to wykonywanie regularnie tych trzech ćwiczeń, możecie nawet wykonywać te ćwiczenia 2 trzy razy dziennie w kilkudziesięciu powtórzeniach, dosyć szybko powinno dać wam sporą ulgę i mało tego, nawet po jednych takich ćwiczeniach, po takim jednym zabiegu, które wykonacie pewnie zaraz, Powinniście poczuć zdecydowaną ulgę i zdecydowaną zmianę w ułożeniu samych bioder. Jeżeli taka zmiana nastąpiła, zróbcie mi przysługę. Napiszcie w komentarzu tego, tego, filmiku, że to działa. I dzięki temu więcej ludzi pozna te fenomenalne i banalne metody naprawy własnego ciała bez żadnych głupich wkładek, bez żadnych głupich podnóżków, które tak naprawdę wiążą Wam ręce i powodują, że musicie. Coraz bardziej być zależni od różnych produktów. Więc żeby tych produktów używać mniej, używajcie własnej, naturalnej biotechnologii i korzystajcie z niej. Ale do tej biotechnologii potrzeba trochę głowy, informacji, inteligencji, ale jeżeli oglądacie mój kanał, to na pewno Wam tego nie brakuje. Moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Jeszcze raz powtórzę i zauważę: przeprowadziłem się na nowy portal pdpoland.edu.pl. To tam teraz dobędziecie dostęp do mojej wiedzy. Zapraszam. A przy okazji prowadzimy tam też kursy stacjonarne, kursy online, więc tam jest pełen pakiet i pełen przekrój wszystkiego, co wiem i tam się tym wszystkim dzielę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, Marek Kurczeński.